Siemano bracia i siostry z YouTube'a. Zapraszam was na swój osobisty kanał Jacek. Więc na dzień dzisiejszy właśnie idę w tej chwili do kolegi. Jestem bardzo podekscytowany, bo już dawno u niego nie byłem. Więc myślę, że będzie wielka imprezka, ale to już swoją drogą. Zawsze u niego mam dobrą zabawę. Na tą chwilę spostrzeżenia są moje takie, że Nysa staje się coraz piękniejsza i coraz ładniejsza. Są rozbudowane miejsca, ale to jest swoją drogą. Drugi temat, 10 faktów o mnie. Fakt. Mam na imię Jacek, mieszkam w Nysie. Pracuję, ale tak o, gdzieś dorwę to pracuję. Nie ma sprawy, wezmę, to dorobię. Okej, to jest następny fakt. Mam 48 lat. Bardzo się cieszę, że weszłem na YouTube'a i zostałem YouTuberem. Chociaż to są początki, ale są bardzo ciężkie początki. No, co jeszcze chcecie wiedzieć? W tej chwili pracuję, ale po prostu mam więcej czasu wolnego, także że mogę ten. Dla mnie przykra sprawa jest taka, że mój tata jest po prostu. Nie będę tego mówił, bo to zachowam dla siebie jako tajemnicę. Dobra, w tej chwili przechodzę przez pasy i wybieram się na piechotę. Do niego się idzie jakieś, ja wiem, 20-25 minut, może pół godziny. Fantastyczna to jest u niego zawsze impreza, ale też można na wiele z nim tematów porozmawiać. No, mieszka w bloku, gdzie może później wam to nakręcę i pokażę. Liczę na to, że dostanę, aha, oczywiście, o kurczę, bym Holender zapomniał. Jeszcze raz polecam swój kanał, mój kanał i wasz kanał. Fris, pozdrawiam cię, twoją grupę pozdrawiam, małego Majka, pozdrawiam Trąbę. Pozdrawiam wujka, kogo tam jeszcze, i twoją dziewczynę. Please. Także mam nadzieję, że to obejrzysz, to będziesz szczęśliwy. Ja jestem początkującym youtuberem, ale jestem fantastycznym facetem. Teraz co jeszcze chciałem powiedzieć? No nie wiem, już mi wyleciał kurde z głowy z tego wszystkiego. No. Jak widzicie, idziemy teraz parkiem. Za niedługo będziemy takim parkiem. No. Chodnikiem. Idę chodnikiem. O. No. Co jeszcze? Aha, część druga będzie może serdecznie. Zapraszam na pogawędę na YouTube'a w najbliższą sobotę od godziny 16. Temat ubrania kobiet i czekajcie, niech się zastanowię. Dobry. I alkoholicy. Chciałbym wasze zdanie właśnie poznać, między innymi. Jak się u kobiety ubierają, dlaczego go się ubierają, czy teraz jest bardziej modni, czy jest bardziej po prostu skuteczne. Za chwilę może być tak, że obraz mi zniknie, ale to się nie przejmujcie, bo będę przechodził pod mostem. O, właśnie, już jestem pod mostem i nie wiem jak to. O, świetnie! Koło mnie jest droga, także jest trochę głośno, ale dajmy na to, no, idzie wytrzymać. No, dobra. Co jeszcze? Czekajcie, bo ja dopiero mówię, ja mówię dopiero 4 minuty, o kurde, ale ten czas tu wolno idzie. Dobra,
Co, chcecie, co byście chcieli wiedzieć o Nysie? Zapraszam was na YouTube'a, oczywiście na piosenkę Olawio Nysa. Jest fantastyczny raper mieszkający w Nysie i żyje w Nysie. Także mam nadzieję, że zrobi wielką karierę. Siema i chłopie, trzymaj się. Również ciebie pozdrawiam. No. Co dalej? Właśnie, co dalej? Nie wiem, co dalej mówić, kurczę, wyleciał mi wszystko z głowy, no. Holender, jasny. No, ale dobra. Na 5 minut, aha, jeszcze około 2-3 minut będę musiał gadać, dobra. Więc tak, Nysa ma około 30-40 tysięcy ludzi. Piękne miasto, leży w Kotlinie Kłodzkiej, w Kotlinie takiej w dole, jakbyście popatrzyli. No i co jeszcze? Serdecznie, ale to naprawdę serdecznie wszystkich youtuberów, wszystkich zapraszam. Nie wiem, nie będę wam mówił, ile tu hotele kosztują, ile tak dalej i tak dalej. Ale Fris, ciebie szczególnie zapraszam. Wujka, małego Majka i trąbę. Trąba, jak nie przyjedziesz do Nysy, to ci mówię. No, mam nadzieję, że to będziesz oglądał. Co jeszcze? 8, 7, 7 minut. Aha, dobra. Co jeszcze? No, to by chyba było na tyle. A teraz wam pokażę mniej więcej w którą stronę idę. Tylko nie wiem, czy to mi się uda, ale prawdopodobnie powinno się udać. O, idę w tą stronę. Widzicie? Tak to właśnie wygląda. No. Co jeszcze? Aha. To by było na tyle. Zapraszam naprawdę, zapraszam serdecznie. Może być, tylko musicie po prostu, ludzie kochani, musicie po prostu zabierać w tym temacie głos, bo to wiecie, jak będziecie, będzie jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby, to nie będzie po prostu cicho siedzieć, to nie będzie po prostu gadki, a tak chcę po prostu was wciągnąć w pewną rozmowę, którą oczywiście narzucę jakiś temat. Jak go narzucę jakiś temat, to się rozgadamy, no nie? Czy jak wy myślicie? Dajcie suby, dajcie lajki, dajcie wszystko. Ludzie, za każdego lajka, za każdego suba daję serduszko. Serduszko i to takie ogromne serducho. O! Nawet nie umiem tego w jedną ręką pokazać, bo w drugiej trzymam telefon. No. Dobra, to na razie trzymajcie się i siema!